Halo, 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 lecimy do Cypr! Słonek skut. Wylądowany, tylko muszę sobie górą przejść na autobus. Tak się apka zwie. Trochę się tam namęczyłem, żeby wyklikać, bo trzeba wskazać, gdzie się jedzie, a nie można sobie wsiąść i tak jechać po prostu. No ale wpisałem te Central Station i się będzie jechać. Parę rzeczy tutaj, kurde, tak po angielsku, a mianowicie gniazdka są angielskie, ruch lewostronny. No i w sumie na tym się kończą podobieństwa. Na szczęście euro, a nie funty. A ciepełko jest. Nie wiem, wczoraj było zimniej, było 19 stopni, chyba dzisiaj 22 mają być, także mam 3 godziny do check-inu, 4 godziny do zachodu słońca, więc gdzieś tu będę sobie ślajał się, jak zawsze, bez planu, bez niczego, tak przyjechałem. O dziwo, kurde, samolot prawie pełny był, nie? Także, kurczę, dużo nas tu przeleciało, można powiedzieć, bo to z Katowic leciałem. No ale tanie bilety, tanie noclegi, kurde, czemu nie? A tu już plaża. No i plaża jest. Poleżałem na leżaczku, trochę pojadłem i tak sobie idę bez celu. 2 dni wystarczająco, żeby zobaczyć, czy tu jest spoko po prostu. Keo, czyli podobno najbardziej popularne piwo w tym kraju. A tam po lewej była plaża. Ja w ogóle zamówiłem sobie kawę, co się nazywała cypryjska. I się okazało, że to taka zwykła turecka zalewajka, ale w formie espresso. No, malutka kawa, ale z mułem, tak to można nazwać. To jest kawa cypryjska. Tutaj na Cyprze językiem urzędowym jest właśnie grecki. Ale używają tutaj na równi z tureckim, jak mówią internety. Także grecki, turecki, na tym się kończy przygoda. Myślałem, że mają własne, ale nie. Ale jak na razie po angielsku, no problemu z muchachos było. Ciekawe, że przy panelach fotowoltaicznych mają baniaki. Oni chyba tam po prostu wodę grzeją słońcem. W sensie ona sama się w tych baniakach nagrzewa. Przy okazji, nie? A raz, że panele fotowoltaiczne dają prąd. No to jak tu słońce jest cały czas, no to woda też się nagrzeje z apliką, nie? W takim baniaku. A można jak najbardziej. Jeszcze jak. No jest. Jezioreczko słone. Czy ono takie wyschnięte? Wyschnięte. Ono gdzieś tam bardzo dalej jest. Tu przy brzegu to tu nic nie ma. Trochę im to wyschło, ale najwyraźniej to nie jest nic nadzwyczajnego, bo tu coś takie ala kamienna ścieżka to jest taka. No to są kamienie. Coś takiego wyznaczonego tu jest. Do czegoś to pewnie służy, jak jest taki poziom wody. Ale się ładnie błyszczy, bo to sól. Właśnie. Słone jak skurwysyn. Tak po śladach, to tu dość grząsko. A to jakieś takie starsze ślady. Aczkolwiek czuję, że się ta ziemia nawet pode mną odbija. Takie dziwne takie uczucie, choćby się po jakieś cieście chodziło. Nie po błocie, tylko takie ciasto choćby. Tu już trochę więcej soli wychodzi.
A tam dużo ptaszków jest. Ja nie wiem, czy ja chcę je straszyć swoją osobą. Więc nie idę dalej. Nie chcę ich straszyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu jest piąty, tam szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Ten to taki przyjacielski chyba. Chyba nie. Duży przyszedł, wrażą, co? Cześć, ale nie mam jedzenia żadnego, wiesz? Mi tu dupy nie wypinaj. Ten idzie. Ale tylko tak pogłaskać przyszedłem, wiesz? Bo kotki lubią się głaskać, co? Lecę dalej, nie? Czyli koło parku przy jeziorze kotów nie braknie ci, broń Boże. No niepoliczalne aktualnie to jest. Sobie oliwki rosną, nikt nie zbiera, spadają, tak jak u nas jabłka. A jeszcze jedna rzecz wspólna z Wielką Brytanią, że z czego widzę, to świateł nie trzeba mieć włączonych. No i aloha wieczorem. Tu McDonald's, tutaj KFC. Jest tutaj co wozić jednak na tym Wolcie, bo tu Volt operuje. Ja na głowę jeżdżę. Także kurczę, tak tu na zimę przyjeżdżasz, by szło, nie? Skuterek sobie wynająć i kurde śmigać w ciepełku, rozwozić żarcie. 3 grudnia, teraz w niedzielę, będą odpalać drzewko i dekoracje wszystkie. Więc jestem trochę za wcześniem. No trudno, 1 wracamy. No, tu wszędzie na drogą lampki wiszą, które będą świecić dopiero od niedzieli. Siemaneczko, w czwartek. Idę sobie na plażę. No bo cóż innego tu można z rana wymyśleć. Śniadanko zjedzone, kawa z puszki wypita. No bo w hostelu to tam przygotować posiłku sobie nie można żadnego. Nie ma takiego miejsca w ogóle. I powiem wam, to już jest na pewno taki kraj, w którym sobie wrócę, jak tylko się nauczę pływać, nie? Bo na razie to jest pozamiatane w tym temacie. Idziemy dalej, nie? Prosto tutaj na plażę. Mam książkę, idę sobie książkę poczytać. Nie? Nic innego tutaj nie mam zamiaru kminić za bardzo. Cześć Pelenki, chodź. Chodź, to pogłaskać. Tak, kuteczki są fajne. Gdzież? No czuj. O cię kurde. Ty aż taki jesteś milutki, tak? Zobacz co tu jest. Ciciuś. Ale nie. Jesus Christ. Mam psa. A tam się drugi dołącza.
Tam chłopy zbierają leżaki. Ostatni dzień listopada, najwyraźniej od grudnia ma ich tu już nie być, skoro ich nie będzie. Chujowo, no to się fajnie leżało i w nocy, kurczę, a teraz koniec sezonu. Grudzień to już jest nie to. Ajajaj, lipa, kurde, bo no właśnie na te leżaki zmierzałem, żeby sobie poleżeć i poczytać książeczkę. Tutaj na plaży to jest mokro wszędzie, nie? Więc tak nie bardzo, żeby siąść bez niczego. Koło bombki, takie w miarę ławeczki. No i sobie na takiej ostatniej siądę. Gołębie pogonię przy okazji. Dziadostwo wszędzie jest. Teraz mam metoda Wim Hofa. To jest ten Iceman cały, nie? Jestem na początku dopiero. Jest marina, są ryboki i koty. Te szpule to chyba są na siatkę. Ja myślałem, że to są takie wiatraki, ale oni to jest takie wędzisko duże do ściągania siatki. Tak to wygląda. Czyli rybołówstwo tutaj jeszcze jest pełną parą. Nie da się ukryć, same kutry rybackie z siatami. Nie ma lipy. Nie, to w Gruzji było. Tak, w Gruzji. W Batumi, w miejscowości. Czeki, ciek. A, to ma to. Co? Cześć, mały. Te kotki wszystkie takie milutkie, tak? I wszystkie takie miłe. A ty widzę na rybach, kurde, bo z taką sierść gładką. No chodź. Za łóżkiem, co? Dobra, wystarczy tego Mikolego. To i mieszkanie sprzedają. Tak, za 500 000 złotych możecie sobie kupić 120-metrowe mieszkanie tutaj. Więc całkiem spoko. No. No i witamy na drugiej plaży. Tak to się prezentuje. Się okazało, że oni tu po prostu czyszczą tą plażę koparką. To nie koparka, to jest spychacz. Chyba właśnie z tych glonów, nie? Bo tam w rogu było tego w pelerę. A on tu jeździ i te glony czyści. A ja sobie łażę po wodzie, no bo co? Spływaniem to ja nie mam na razie dużo wspólnego, tak jak wspominałem. No, on tu ostro walczy. Trzy takie kupy porządne glonów. Fajnie, że dbają. Później pewnie przyjedzie tutaj ciężarówka i to będą wywozić, no bo widzicie. No to jest ze 3 metry do góry, nie? Mniej więcej kupa, bo tego nie widać na kamerze, to wam mówię. 3 metry lekko będzie tak. No a tutaj dalej plaża się ciągnie po małym przejściu, jednak jest porządna trochę plaża. Oho, ho, ho, ho. A tu kolejne budynki, jakby ktoś chciał kupić mieszkanie. Heptagon firma. Tu ta pocizna jest taka fajna, że ona jest taka duża, nie? I sobie można iść, kurczę, nawet tam dalej, tylko potem większa fala może mi spodnie zalać, a innych nie mam, nie? Mimo wszystko właśnie to jest bardzo łagodny ten brzeg.
już wspominałem wielokrotnie, tylko nie wiem, gdzie to wrzuciłem. A to już jest lotnisko. Ja teraz sobie muszę sprawdzić. Kurwa, na szkoda, że nie idzie przejść sobie po prostu, nie? To by była bajka, jakby szło sobie plażą przejść na lotnisko, nie? O Jezus, to by było coś pięknego, nie? Coś pięknego to by było. Po prostu jak dałem troszkę obok, no taką prawdziwą drogę, gniazdkę, że tu jest start, czyli bym musiał trochę wcześniej zejść, to pokazuje mi, że godzinka jest na lotnisku. 3,8 km. Może sobie jutro pójdę, czemu nie? Kawusia dla Kikusia. Nastały ciemności zapowiadane. Takie chmurki naszły. 12:30, a miało od rana już tak być. Praktycznie, no co zostało? 4 godziny do zachodu słońca, więc całkiem spoko, nie? Od 6 wschód słońca to 6 godzin było, 4 nie będzie. Tylko te by, jak wszędzie, miasto kamery do tym lapsa ustawiam, a tylko tych przyszedł. Boisz się? Nie boisz się. Aha, tutaj. No ci pochłaski, ale jesteś puszysty, koteczku. Chudy trochę, ale puszysty. A tego żarcia zapomniałem kupić tym kotem. Ty mi kawy nie wylej, bo ci uduszę. To jest kawa tylko. Nie ma jedzenia, to idzie dalej. Pojedzone za 20:15. Myślałem nad kebabem z wieprzowiną, ale stwierdziłem, jestem nad morzem, zjem sobie rybę w formie zupy. No i tak sobie wziąłem, tak smakowało jak pomidorowo-paprykowa zupa taka. I tam były kawałki ryby. Bardzo dobra, do tego jeszcze dwa kawałeczki chleba. No i frytki sobie wziąłem. Frytki, dużo było ich jak na taką cenę i duże były, więc też bardzo dobre. W sumie 10,20 € mi to wyszło. Bo ta zupa była droższa niż na kebab, nie? Swoją drogą. Kebab też widziałem obok jedni, też ładnie wyglądał. No ale... kebaby to są wszędzie, nie? Mamy godzinę prawie 17, czyli prawie 10 godzin minęło. A moja cała aktywność w dniu dzisiejszym to było przejście tam i z powrotem. No niedaleko, bo w sumie jest 8 km, nie? Pirat ze drzwi, tak tam było chyba 3,8, ale tam dalej szedłem. Jakieś 8 km. Ale sobie szedłem, siadałem, czytałem książkę. Szedłem, zjadłem, tu się coś napiłem. Wróciłem, tu samoloty sobie nagrałem. I tak ten dzień pięknie zleciał. Ktoś powie, o, co to za urlop, szkoda było jechać. Nie chcę tak mówić, w dupie to mam, dla mnie to jest przyjemność fajna sobie posiedzieć w spokoju. Tu już widzę jakieś te są, świecidełka pomontowane, bo postanowiłem się poszlajać w drugim kierunku niż się jedzie do Rybla. Czyli wzdłuż morza, tam jest po lewej gdzieś, ale tam już dzisiaj byłem, więc się poszedłem tutaj poszlajać, nie? A tutaj tak ładnie jest, co by nie było. Odpalili, nie czekali do tej niedzieli wspomnianej w dniu wczorajszym. Więc warto się poszlajać, jak to mówię, warto się poszlajać. No i tak w ogóle zauważyłem właśnie, że jak wstaję rano, to dużo jestem w stanie zrobić, nie? Jak się stanie tak o 5 czy coś takiego. Sobie dzisiaj wstałem po 6, mimo wszystko, ale no, żeby tutaj dotrzeć, to wstałem przed 5. No, generalnie dotrzę do tego, że dawno temu, w 2015 czy tam 16, to człowiek stawał dzień w dzień o 5. Jechał na siłownię autobusem, a z siłowni albo jeszcze zdążył zahaczyć chałupę i coś tam na szybko zrobić, a jak nie, to po prostu do roboty, nie? Wtedy w Anglii siedziałem.
tak rok praktycznie jeździłem, działałem, a teraz się tylko opierdalam. Człowiek ma gdzieś wstać, to nie wstaje, nie? Nie ma takiej wewnętrznej motywacji. Trzeba to zmienić. Ale na razie to trzeba coś tu przypłacić. Kościół w takim typowo tureckim stylu, czyli fajka i jakaś taka woda koleńska typu Brutal. Centralnie to jest ten zapach, nie? To jest ten zapach zapomniany już u nas w kraju, a w Turcji to teraz jeszcze ciągle, kurczę, na topie. Tu takie porozciągane baldachimy, jak to było w Portugalii, Faro. Tylko tam była cała ulica, to są tylko dwa kawałeczki. Jakieś gwiezdne wrota. Jakieś garaże chyba dla czołgów z 5 metrów do góry. Taki garaż. Promenada. Morze, słońce, plaża. Kurwa, nie ma słońca. Ale księżyc, plaża. Tak się zasiedziałem, że normalnie już wschód słońca. Ja żartuję, księżyca, ale pewnie nic nie widać, więc fotkę wrzucam i lecę na chatę. O, 19 jest. Aloszka, 5:36 i lecimy na plażę. Cieplutko. Ale od plaży będzie wiać. Czy też od strony morza. 13 stopni, ma być 23. Człowiek jeszcze nie rozgrzany, no bo pół godziny temu wstałem. Człowiek musi sobie kości rozgrzać. A tu już chyba powoli taka łuna robi jaśniejsza. Wschód słońca jest o 6:30. A no wiadomo, zanim słońce wzejdzie, to już jest widno, nie? Bo to już zza horyzontu światło dociera. Tylko że jeszcze go nie widać. Gościu, kurwa, ja to nagrywam, nie? Dlatego też wolę wyjść szybciej? Nie, no to już się robi łuna. Od schodu słońca. Jak widzicie, no, więc to już taki pełny nie będzie. No jak widać, już się pięknie robi. No i tak, 6:34, chwila akurat będzie, 45 minut pełne. Lapsowane. Za szeroki kąt. Fajnie by było, wiecie, tak wycelować odpowiednio w te słońce i sobie timelapsika machnąć. Ale to no kurczę, to telefonem bym musiał albo jakąś inną kamerę mieć. No jest jak jest, nie?
postanę no, z półtorej godziny. Teraz już mogłem, jasne było, to sobie książkę trochę poczytałem. No i za 20 minut otwierają McDonalda, bo nic innego na razie nie ma. Tam jakieś są, ale ja chcę właśnie do Maca, bo tam pewnie będzie tania kawa, nie? Prosta sprawa. Jakiś taki zestawik śniadaniowy dorywałem w świniarni. Tam była bułka z masłem, jajecznica, mięso. To tak osobno leżało wszystko. I kawa. I jeszcze taki mały ten placek ziemniaczany. 4,5 całość, spokojnie. I zgodnie z planem kierunek lotnisko. Tak się kończy moja przygoda cypryjska. Nie, naprawdę no tutaj mi się podobało. Nie byłem nigdzie daleko. Bo do Lidla to byłem najdalej i najdalej byłem na drugą plażę. Przez 2 dni. Ale naprawdę przyjemny kraj. W Macu chyba to kobita cały czas po angielsku do każdego. Więc tak chyba już ala pod turystów, nie? Albo już taka jest po prostu już obeznana, kto jest z kim. Idę pod molem. No i sobie poszedłem plażą tyle ile szło. Następnie odbiłem w prawo w kierunku lotniska. Po drodze nic ciekawego, beton, chodnik zwykły i palemki. Miałem też te jezioro słone, tak to by się prezentowało od tej strony. No i suma summarum, dokulałem się na lotnisko. A tak właśnie wyglądała ta droga i to tam warto właśnie sobie odbić w lewo. Tam generalnie jest pokazane było, że jest ślepa uliczka, ale spokojnie można odbić, więc nie trzeba iść naokoło do drugiego ronda, tylko można sobie śmiało odbić i na skróty przebić. Także tyle w sumie. Tutaj macie jeszcze całkowity koszt wyszczególnionymi kosztami pojedynczymi. Jak się to prezentuje, tak widzicie, można sobie przekalkulować całość. A ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Sayonara.